Dzisiaj porozmawiajmy o starych, sprawdzonych poradach opartych na mądrości życiowej, doświadczeniu naszych rodziców i dziadków. I wiele z nich mają naprawdę ogromną wartość dzięki swojej uniwersalności, no i sprawdzają się w różnych czasach i okolicznościach. Dużo z tych z nich dotyczy też finansów, no i właśnie nimi chciałbym się dzisiaj z Państwem podzielić. Pierwsza z nich to, aby być cierpliwym i wszystko przemyśleć. I to bardzo mądre słowa, które szczególnie sprawdzają się w przypadku impulsywnych zakupów lub decyzji finansowych. Ważny jest rozsądek i odróżnianie, czego tak naprawdę potrzebujemy, a co spontanicznie w danym momencie chcemy. I osobiście uważam, że przed podjęciem każdej ważnej decyzji dobrze jest przeczekać co najmniej jeden dzień lub dwa i, i, i wykorzystać ten czas na rozważenie wszystkich za i przeciw, dzięki czemu możemy mieć pewność, że nasza ostateczna decyzja będzie racjonalna. I oczywiście zdarzają się sytuacje wymagające natychmiastowych działań, ale w większości przypadków możemy dać sobie trochę czasu na przemyślenie naszych kroków. Kolejna złota zasada to, Zacznij oszczędzać jak najszybciej, co jest bardzo istotne w planowaniu naszej emerytury. Im szybciej zaczniemy odkładać, i wcale nie muszą to być ogromne kwoty, tym efekty będą lepsze na, i nasza przyszłość finansowa będzie po prostu pewniejsza. Kolejna złota rada to nie podejmować decyzji finansowych bez skorzystania z profesjonalnej pomocy. I jest to niezmiernie ważne, zwłaszcza w niestabilnych, i niepewnych czasach. Wahania na rynkach inwestycyjnych powodują czasami panikę wśród wielu inwestorów, którzy zapominają o długoterminowym podejściu do swojego portfolio inwestycyjnego. I tylko spokojne podejście i zastosowanie odpowiednich strategii pozwoli na przetrwanie niepewnych okresów bez jakichś druzgocących strat. No, i już niejednokrośnie, o niejednokrośnie wspominaliśmy, że straty liczą się więcej niż zyski, i dlatego lepiej ich unikać, gdyż ich odrobienie zajmuje dużo więcej czasu. Na szczęście istnieją strategie, które mogą pomóc przetrwać ten niepewny okres, eliminując lub w znacznym stopniu minimalizując straty rynkowe. Jednym z takich narzędzi finansowych są annuities. Dają one możliwość pomnażania dochodu wraz z ochroną i zabezpieczeniem naszej inwestycji podczas dekoniunktury na rynku. Firmy ubezpieczeniowe oferują obecnie bardzo atrakcyjne oprocentowania, nie mówiąc już o dodatkowych korzyściach, jak na przykład jednorazowe bonusy nawet w wysokości 20%, czy możliwość pokrycia kosztów opieki długoterminowej na przyszłość. Możemy na przykład y, dostać stały procent na poziomie 5,5% tylko przy kilkuletnim kontrakcie, więc jest to bardzo konkurencyjna oferta w porównaniu do CDs w banku. No i zaznaczając, że tego rodzaju inwestycje nie ma żadnego y, ryzyka giełdowego i procent jest gwarantowany. A następna sprawdzona porada to. Idź z czasem i postępem. No, nasze otoczenie ciągle się zmienia i ewoluuje, dotyczy to również finansów. Rozwój technologiczny i globalizacja rynków sprawiają, że dostępne dzisiaj produkty i strategie finansowe bardzo różnią się od tego, co było oferowane kiedyś. Dlatego, aby skutecznie planować swoją przyszłość emerytalną, musimy być otwartym na te wszystkie zmiany i umiejętnie dostosowywać się do nowych warunków. No na pewno pomocne jest też korzystanie z usług profesjonalnego doradcy finansowego, który na bieżąco monitoruje i nanosi konieczne korekty, tak aby nasz plan emerytalny był jak najbardziej efektywny. Pamiętajcie Państwo, że kluczem do sukcesu emerytalnego jest edukacja i zrozumienie dostępnych opcji, a także optymalne ich wykorzystanie i dopasowanie do waszej indywidualnej sytuacji. Więc jeżeli potrzebujecie państwo pomocy w sprawie emerytury lub macie dodatkowe pytania, prosimy o telefon do naszego biura 847 312 3454. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebook pod tytułem Zaplanuj Finanse oraz kanał na YouTube też o nazwie Zaplanuj Finanse, gdzie na bieżąco informujemy o wszelkich nowościach ze świata finansów.